Kochani, kochani, witajcie dzisiaj. Mamy przepiękną pogodę, a my dzisiaj na Kaplicówce. A witają Was Małgorzata Sztelar-Furmaniuk i Dorota Kochut. Kochani, przed nami wakacje. Czas spacerów, odpoczynku, wyjazdów. Leniuchowania. Tak. My dzisiaj właśnie z Dorotką już na tej Kaplicówce mamy się potem zamiar tutaj wyseblikać i kapkę poopalać, jak nas nie przegonią. Ale trzeba uważać na różne rzeczy. Trzeba uważać na to, co nas może ugryźć. Trzeba uważać też na psy, jakby tam jakiś chodził zbłąkany. Tak. A one mają święto, to mogą wychodzić kapkę z pleców. A jakie mają święto i kiedy? A, bo jest, słuchaj, Międzynarodowy Dzień Psa 1 lipca. A, to ja się przygotowała z takiego spożywczego, że tak powiem, zakresu. Bo muszę Ci powiedzieć, że również 1 lipca jest Międzynarodowy Dzień Owoców. I zamierzą właśnie cały mieć dzień owocowy. Oj, bardzo dobrze. To latem jest bardzo dobre. Jaki koktajl se zrób? Zrobię se. Albo se jaki taki... Ale wiesz co, jeszcze są w tym tygodniu dwa święta owocowe. Nie owocowe, spożywcze. No. 3 lipca mamy Dzień Czerwonej Papryczki, chili. O, no to Gosia, jak się już tak najesz, to papryczka chili je dobro, bo to potem trawienie poprawią. Tak, ale to może z gulaszem, nie? Bo tak do owoców poniedziałkowych no, to nie bardzo. A zaś gulasz to zaś może mięso. Ale musi być, wiesz, różnorodność. No tak. Ale w czwartek jest najlepsze, proszę Państwa, święto, bo mamy dzień hot doga. Czyli baby nie ważą. Wszyscy idą na hot dogi. Tak. Można iść do jakiej budki w Cieszynie, ale można sobie też swoje zrobić, nie? Można. W piecu. Można. Kupić bułeczkę, paróweczkę, cyk, cyk. Z musztardą, cebulką. Dobra, trochę my się rozmarzyły. Dorotka, jest tu przepiękny, ale przyszły życzenia, poczytajmy. Także zachęcamy teraz do wysłuchania życzeń przygotowanych przez Państwa. 28 czerwca urodziny obchodził Zbigniew Biędzio z Dzięgielowa. Nie zerkaj za siebie, idź śmiało przez życie. Podkochuj się skrycie, kontroluj swe żądze, zarabiaj pieniądze. Lekceważ pentaków, unikaj cwaniaków. Przepisów przestrzegaj, na sobie polegaj. Tego życzą koledzy i koleżanki z koła PTTK Ślimoki. 30 czerwca swoje imieniny obchodzi Lucyna, zamieszkała w Niemczech. Tak więc, marzeń, o które warto walczyć, radości, którymi warto się dzielić, przyjaciół, z którymi warto być, nadziei, bez której nie da się żyć. W dniu imienin dużo szczęścia, radości, uśmiechu, mnóstwo wiary, wytrwałości, siły, samych przyjemnych i spokojnych dni życzy mama Urszula ze Skoczowa. Otrzymaliśmy również życzenia dla mamy Elżbiety z Cieszyna z okazji 55. rocznicy urodzin. Kochana mamo, dziś powinnaś być królową, wypoczywać cały dzień, a wszystkie troski puścić w cień. Komplementów słuchać dużo, wszystko na skinienie mieć, a wieczorem, kiedy spojrzysz w niebo i wypowiesz swe życzenie, złota gwiazda spadnie z góry, aby spełnić Twe marzenie. Z okazji 55. urodzin przyjmij od swych dzieci bukiet najwspanialszych życzeń. Zdrowia, uśmiechu i szczęścia, radości każdego dnia oraz wszelkiej pomyślności. 4 lipca urodziny obchodzi pani Anna Goryczka z Cisownicy. Z okazji urodzin życzymy Ci, aby jedynymi łzami, które pojawią się w Twoich oczach, były kryształowe łzy szczęścia. Aby radosnego uśmiechu na Twojej twarzy nie zakryły ciężkie chmury. A szczęście, zdrowie, radość i miłość były Twoim przeznaczeniem. Tego życzą koleżanki i koledzy z koła PTTK Ślimo. A teraz życzenia dla pani Haliny Pink. W tym uroczystym dniu Twoich imienin szczere i serdeczne życzenia, długich lat życia przepełnionych zdrowiem i szczęściem, pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości, dni pełnych słońca i radości oraz wszystkiego, co najpiękniejsze i najmilsze w życiu, przesyła Jadwiga z Cieszyna. Z okazji imienin dla pani Haliny Borkowskiej z Cieszyna od koleżanki Jadwigi. Dużo zdrowia, błogosławieństwa Bożego oraz wszystkiego, co najlepsze, spełnienia marzeń i samych pogodnych dni. I kolejne życzenia z okazji imienin dla pani Haliny Karbowniczek, bukiet najwspanialszych życzeń, uśmiechu i szczęścia, radości każdego dnia oraz wszelkiej pomyślności i dużo zdrowia życzą sąsiedzi. Roztomili na dzisiaj to już wszystko. Piękna pogoda,
Zachęcamy do wyjść, do spacerów. Do opalania. Tak, uważajcie na siebie. Pamiętajcie, żeby przysyłać do nas życzenia. Oczywiście wszystko wyemitujemy bezpłatnie. Na adres mailowy ślijcie życzenia@ox.pl. A teraz mamy już prezent muzyczny dla wszystkich jubilatów, solenizantów i tych, którzy pięknie nam życzyli. No a Wam życzymy smacznego obiadu, dobrej niedzieli. No i widzimy się za tydzień. Widzimy się jeszcze wszystkim Pawłom i Pietrom. Wszystkiego co najlepsze, niech się darzy wszem i wobec. Ja mam, Dorotka, do Ciebie kwiatek, po ten cały bukiet pewnie od męża dostaniesz. Ale na ja tak świętego Pawła? No może ja. Może być. No to do uwidzenia za tydzień. Do zobaczenia. Właśnie tak. Jeszcze tylko kawy łyk, buty, plecak, no i w mig ruszasz w góry gdzieś na szlak. Jaka siła sprawia, że coś na szczyt prowadzi cię przez zielony las łan. Serce się do przodu rwie, ono dobrze przecież wie, że uwielbiasz taki stan. Gdy kolej Hej, mierzyc, pół wysoki, z tobie wino w syropie.